Chłopak spod szczęśliwej gwiazdy. Ty masz dobrze. Czy mam dobrze? Wszystko zawdzięczam sobie, własnym wyborom. Nie miałem ojca ani matki. W młodości miałem zaś problem z prawem. Nikt mi w życiu nie pomógł. Niczego nie dał. Wszyscy piętnowali za brak wykształcenia. Pominę już problemy ze zdrowiem syna, ale ty masz dobrze. Nie słyszałem nigdy pytania. Czym ci pomóc? Ani razu, bo według ludzi to mam naprawdę dobrze. Mój przyjaciel Maciek był właścicielem biura podróży, jednego z największych w kraju. Kiedy się rozwodził, codziennie imprezowaliśmy. Wpadliśmy na pomysł, żeby wyprodukować sztukę teatralną, ale zabrakło nam 100 tysięcy złotych. Maciek powiedział: ja nie mam gdzie zadzwonić. A wiesz co? Nagle oznajmił przyjaciel. A mieliśmy wtedy po 40 lat. Może zadzwonię do mamy, dodał konspiracyjnym głosem. Zadzwonił. Mama powiedziała, abyśmy przyjechali. To nam pożyczy. Maciek odłożył telefon po rozmowie z mamą, a ja się popłakałem. Stary, co ty? Spytał. Ty masz do kogo zadzwonić, odparłem. Ja przez całe życie nie miałem. Myślisz, że to jest takie fajne? Słuchajcie, książka jest petarda. Jarek Jakimowicz, Życie jak film. No, niesamowita jest. Bardzo, bardzo mi się ta książka podoba. Co jest też ciekawe, to ta książka już jest coraz trudniej dostępna. Mnie jeszcze udało się ją wyrwać za 10 zł z przesyłką Olixa, łącznie 14 zł. Była oferta też za 12, jest gdzieś na Olixie 30, ale to są pojedyncze sztuki tej książki. I tej książki już nie będzie. Jest to książka tak naprawdę na celowniku, na cenzurowanym. No i po prostu tej książki nie będzie. Możecie nawet sobie zobaczyć na Allegro, jak to wygląda. Ona niby jest, a próbujecie ją kupić, jej po prostu nie ma. Książka jest wycofana, zaorana. Są takie po prostu pozycje. Ja takich pozycji znam kilka i będę tutaj o nich mówił. Chciałem tą książkę bardzo mieć. I jeszcze myślę, że jak będzie jakaś też okazja, żeby ją nabyć, to przynajmniej kilka jeszcze egzemplarzy będę ją miał, żeby ją po prostu nawet komuś dać w prezencie. Świetnie ona opisuje lata 90., jak to wyglądało w Polsce. Nawet te lata, początek lat 80. też w zasadzie, ale głównie te lata 90., 2000, jak ta Polska wyglądała, jak to wszystko było, taka nostalgiczna podróż i opowieść takiego polskiego, takiego niby właśnie polskiego dziecka szczęścia, gościa, który był no przepiękny. Tutaj takie są historie niesamowite, że po prostu ludzie no po prostu na ulicy go, takiego urodarza, że tak powiem, podziwiali. No tutaj też pada taka ciekawa jest historia, bo pan Jakimowicz nazywał się, ma podwójne nazwisko i ma on niemieckie obywatelstwo. No i to ma dlatego, że pewna osoba go adoptowała. Tak to jest napisane w tej książce, ale to adoptowała to po prostu znaczyło, że on był jako młody chłopak, po prostu ożenił się z starszą niemiecką kobietą. Jako piękny młody chłopak, tak? Po prostu jakaś starsza pani wyszła za niego za mąż, tak? I utrzymywała go, tak? Czyli był takim, nie wiem, gigolo, lovelasem dosłownie. I to jest prawdziwa historia, tak? To nie jest, że... To jest wszystko opisane w tej książce. No co tutaj jest? Jakieś związki z mafią? No niesamowite. Ja właśnie liczyłem, kupiłem tą książkę, liczyłem na takie historie, no i nie rozczarowałem się. Język jest oczywiście świetny, bo to jest taki łatwy, miły i przyjemny język. I no książka z petarda po prostu. No, bardzo fajna, bardzo miła, bardzo przyjemna książka. I no, generalnie bardzo dobra do polecenia dla wszystkich. No i jest oczywiście nacenzurowanym, to już w ogóle dodaje smaczku tej książce i to już wiecie, że jak jest nacenzurowanym, jak gdzieś znika, gdzie jej nie ma, jest niepopularna, to znaczy, że właśnie jest jakaś wartość tej książki. A gdy coś jest na półkach, leży cały czas gdzieś tam, to coś jednak znaczy, że się nie sprzedaje. A tej książki po prostu nie ma. I dlatego bardzo ją Wam polecam i wydaje mi się, że to jest super, super sprawa ta książka.